prostopadle tyłem, solówką, czyli kategoria C. Zobaczmy, wjeżdża między żółte, na żółto oznaczone pachołki. Czyli musi na tyle daleko odjechać, ustawiając się, żeby widzieć oba te pachołki i kontrolować pierwszy pachołek. Ma po prostu ten pachołek cały czas być widoczny i wtedy bez problemu sobie poradzimy i nie pomylimy się przy ewentualnie wjeździe. Na żyletki, ale wszedł. Czyli parkowanie prostopadłe tyłem. Wjazd tyłem, przypominam. Wyjazd będzie odbywał się przodem. Wjechał tyłem, zaparkował w polu, wyjeżdża przodem. Przypominam, ograniczeniem pola wjazdu jest druga linia, czyli 12 metrów od stanowiska. Druga linia przy kategorii C i parkowanie prostopadłe. Przodem lub tyłem, druga linia ograniczająca. Prostopadłe tyłem, kategoria C. Popatrzmy, jak to wygląda. Pachołki oznaczone żółtymi dodatkowo elementami. Jest to trzeci i czwarty pachołek, czyli nie powinno się nam pomylić. Przypominam, wjazd przodem, wyjazd tyłem. Druga linia ogranicza pole wjazdu. Przypominam również, że jest możliwa jedna korekta toru jazdy. I jeżeli coś, to należy z niej skorzystać. No i widzimy, że tu kursant bardzo ładnie. Po zaparkowaniu przypominam, że pojazd ma być obrysem poza liniami, czyli w polu. Lusterka, przypominam, nie zaliczają się do obrysu. Zwróćcie uwagę również na to, żeby nie zapomnieć o kierunkowskazach. Wjazd przodem, wjazd tyłem, wyjazd przodem również. Trzeba pamiętać o tym, żeby te kierunkowskazy włączać. Jak wyskoczy, poprawiasz ten kierunkowskaz. To jest również bardzo ważne. Plac Wort, Łódź, Nowy Józefów. Patrzmy, jak to z tej strony wchodzi. Sporo miejsca widzimy od tego pachołka lewego. Odpowiednia kontrola toru jazdy, obserwacja w lusterkach i nie powinno być większych problemów. Zobaczcie, ile miejsca. Także nie powinno być z tym problemu.